Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam również wszystkich wytrwałych, jak to powiedzieć, wszystkie osoby, które wytrwały ten deszcz i dotarły tutaj do nas. Witam serdecznie na tę opowieść o współczesnych Polkach. Tytuł może nie brzmi naukowo, ale jest to taka historia, którą Państwu dzisiaj opowiem o Polkach, bardzo różnych Polkach. A zanim zacznę opowiadać o danych, które tutaj mam, to powiem, skąd się w ogóle wzięło to badanie. Bo to jest bardzo duże badanie, takie naprawdę zakrojone na szeroką skalę, które jest podstawą tych moich dzisiejszych opowieści. A wzięło się z tego, że bardzo często dziennikarze na przykład pytali mnie, a jakie są Polki? A jakie są? No i ja sobie myślę, no i co ja mam powiedzieć? To są i takie, i takie. Drugą osobą, która mnie zainspirowała, była Katarzyna Pawlikowska, która jest marketingowcem. Ona ma firmę taką PR-owo, marketingową, Garden of Words, i która się specjalizuje w marketingu skierowanym do kobiet, i powiedziała do mnie, co ja już nie mam siły, bo przychodzi do mnie jakiś klient i mówi, że chce zrobić, no nie wiem co, na przykład kartę kredytową dla kobiety, to trzeba tam zrobić kwiatki i zrobić ją różową. I ja mówię, już mam tego dosyć, mam dosyć tych stereotypów, które dotyczą kobiet. Ja sobie powiedziałam, no fajnie, ja też mam dosyć i różnych uproszczeń, no to dobrze, to zrobimy coś. I tak się wziął się pomysł badania, które w pierwszym etapie sfinansowałyśmy, potem tam jeszcze znalazłyśmy jakieś osoby, które się do tego dorzuciły, i jest, myślę, że bardzo duży, empiryczny obraz tego, jakie są współczesne Polki. Bardzo żałuję, że nie udało mi się jeszcze zebrać pieniędzy na obraz, jacy są współcześni Polacy. Ale z różnych innych badań, których robię naprawdę bardzo dużo, czasami będę Państwu mówiła, jak pewne rzeczy, które zobaczyłam u współczesnych Polek, mają się do tego, jacy są współcześni Polacy. To tak słowem wstępu. Oczywiście ja nie odpowiem na to pytanie tak do końca, jakie są, bo już powiedziałam jedną rzecz, że są różne, a po drugie w tym badaniu było bardzo, bardzo dużo pytań. Były pytania o styl życia, o wartości, o potrzeby, o stosunek do rodziny, do pracy, do partnerstwa. Bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych pytań. I to była próba tak zwana reprezentatywna ogólnopolska, losowo-kwotowa. To jest taki termin naukowy, ale ja będę Państwu mówiła przy tych naukowych rzeczach również no, takim normalnym ludzkim językiem, bo wiem, że nie wszyscy z Państwa są socjologami, psychologami, więc będę tutaj przybliżała. Po pierwsze, była to grupa 600 kobiet, z którymi zrobiłyśmy ankiety. Ale próba była dobrana tak, że ona odpowiada strukturze populacji Polek, czyli były osoby i młode, i starsze, i były 18-latki, i 70-latki, były osoby ze wsi, ze średniej wielkości miast, dużych, małych, z wykształceniem podstawowym, wyższym itd., itd. Czyli był taki obraz Polek, który odpowiadał strukturą demograficzną obrazowi tego, jak wyglądają Polki w Polsce. Znaczy, jakie są proporcje właśnie chociażby między osobami z wyższym wykształceniem, z niższym i tak dalej. Ankieta trwała 60 minut. To jest naprawdę strasznie długa ankieta. Tam było bardzo, bardzo dużo pytań. I do tego, to jest takie podstawowe źródło informacji, podstawowe źródło wiedzy. Ja będę tutaj Państwa zarzucała wykresami, ale mogą Państwo albo patrzeć na wykresy, albo patrzeć na mnie, bo ja będę mówiła opowieść, która będzie dużo bardziej niewykresowa i mam nadzieję, że to wszystko się dobrze uzupełni. Więc tak jak powiedziałam, poza tym podstawowym badaniem, dużym, takim bardziej powiedziałabym nawet socjologicznym niż psychologicznym, mimo że ja jestem psychologiem, chociaż pytania tutaj są psychologiczne, było wiele innych badań. Na przykład bardzo ciekawa metodologia badań tak zwanych etnograficznych. Tę część badania już robiliśmy na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii. Są to wywiady robione w domach respondentów. 60 kobiet wzięło udział w tym badaniu. Nasi badacze szli do domu i spędzali 5-6 godzin w domu, obserwując, rozmawiając z tymi osobami. Te osoby miały też różne zadania, które wykonywały, i my z interpretacji i analizy tego wszystkiego wyciągnęłyśmy te wnioski, o których Państwu poopowiadam. Rezultat tych badań jest w takiej książce Polki, spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu,
czy obywatelki świata. To są jedne z trzech grup wyodrębnionych, trzy z siedmiu grup wyodrębnionych przez nas, opisane w tej książce z bardzo, bardzo szczegółowymi wynikami. Ja Państwu pokażę tylko fragment mały tego całego projektu. Ale na początku, zresztą powiedziałam, że punktem wyjścia do całej historii badawczej było to, że miałam dosyć pytania, jakie są Polki, które było dla mnie zawsze najtrudniejszym pytaniem, bo nie umiałam jednym zdaniem powiedzieć, jakie są. Zawsze mi przychodziło do głowy różne. No i co zostało zrobione? Ta wielka ankieta została poddana pewnej szczególnej analizie statystycznej. Tutaj też podkreślam, bo to wszystko jest wynik bardzo złożonych analiz, to jest wynik danych empirycznych. Ta analiza nazywa się analizą skupień i to, co ona robi, tak ilustrując Państwu, skleja osoby w takie wiązki, które mają podobne poglądy, zachowania, wartości, potrzeby i tak dalej, podobne wewnątrz danej grupy. I ta analiza, ona jest analizą eksploracyjną, ona wyodrębnia ileś tam modeli takiego podziału populacji, którą badamy. I ta analiza po naszych, znowu analizach, ale, czyli analiza statystyczna z pomocą naszej analizy po prostu myślowej, skończyła się na tym, że zostało wyodrębnionych 7 segmentów, 7 grup kobiet. One potem są nazywane jakoś. Tutaj widać, że takie trochę te nazwy są może stereotypowe, ale śmieszne, tak? Więc te nasze grupy, spełnione profesjonalistki, obywatelki świata, zachłanne konsumpcjonistki, rodzinne panie domu, niespełnione siłaczki, rozczarowane życiem i osamotnione konserwatystki. Te nazwy, one oczywiście są pewnym uproszczeniem, one są pewnym stereotypem, ale one wyciągają to, co jest takie najbardziej specyficzne i różniące każdą tę z grup od reszty. Czyli taki element wyróżniający. I teraz opowiem Państwu o tych grupach, co w każdej z nich jest specyficznego, a potem powiem o różnych konsekwencjach. Jak ta struktura, trochę psychologiczna, trochę właśnie taka socjologiczna tych grup, jak ona potem się przekłada na różne zachowania. Ja co prawda zaczynam tutaj od porównania demograficznego tych grup, ale od razu Państwu powiem, ja w ogóle pokazuję i to pokazuję w wielu badaniach i właściwie trochę walczę o to, żeby przekonać ludzi różnych, a szczególnie marketingowców, z którymi dużo pracuję, ale że myślenie demograficzne o współczesnych ludziach jest dużym błędem, ponieważ coraz bardziej zacierają się granice między ludźmi młodszymi i starszymi. Coraz więcej rzeczy wolno robić każdej osobie bez względu na wiek. No już pomijam, że coraz bardziej się zacierają granice płciowe. Jak widzimy, mężczyzna może mieć, nie wiem, długie włosy i malować paznokcie. To jeszcze może jest dziwne, ale coraz bardziej te granice się zacierają. I to jest bardzo ważne. Bo jeżeli w tej chwili powiemy, na przykład kobieta ze średnim wykształceniem, mieszkanka małego miasta w wieku 40 lat, to możemy widzieć bardzo wiele, bardzo różnych kobiet. I tak naprawdę może być podobna do kobiety, do niejednej kobiety, która ma 20 lat albo ma 70 lat przez swoją strukturę psychologiczną. I zaraz będę Państwu pokazywała, co prawda tak jak powiedziałam, zacznę od demografii, bo nie możemy zaprzeczyć, że trochę tych różnic demograficznych jest, ale głębiej i dalej idąc okazuje się, że tym, co ma dużo większy wpływ na to, jak my się zachowujemy, jest nasza struktura psychologiczna. Są właśnie wartości, o których wspominałam, potrzeby, podejście do życia, a nie to, czy mamy 20, czy mamy 70 lat. Tutaj jest średni wiek tych wyodrębnionych grup i to, co jest najważniejsze, to tak naprawdę jest jedna grupa, która jest wyraźnie najmłodsza, to są obywatelki świata. I rzeczywiście nam tam wpadło bardzo dużo takich młodych dziewczyn, dwudziestoparoletnich. Najstarsza jest grupa osamotnionych konserwatystek, która ma średnią wieku 58 lat. To wcale nie tak dużo, jeszcze można długo, długo żyć po tym wieku. Natomiast to, co jest ważniejsze tutaj, średnia to jest jedna rzecz, a druga rzecz, rozkład wieku
w poszczególnych podgrupach. Okazuje się, że zarówno wśród osamotnionych konserwatystek mamy 30-latki, które mają mentalnie są staruszkami i niesamowitymi konserwatystkami, jak i wśród spełnionych profesjonalistek są osoby, mieliśmy taką na przykład wspaniałą panią, która miała 75 lat, miała rowerek stacjonarny i na tym rowerku sobie codziennie jeździła. Mówi, no już nie może jeździć na zwykłym rowerku, to sobie przynajmniej jeździ na tym stacjonarnym. Więc to pokazuje, że to podejście, nastawienie, to co robimy, naprawdę mniej zależy od metryki, chociaż pewne różnice, nie zaprzeczam, są. Poziom wykształcenia, no on jest trochę konsekwencją wieku, chociaż zdecydowanie spełnione profesjonalistki tutaj są najlepiej wykształcone i to jest wyraźna różnica taka demograficzna. Wielkość miejscowości zamieszkania, też spełnione profesjonalistki, to nieważne jakie to są miejscowości, bo to jest bardziej ilustracyjnie patrzymy po prostu co wystaje do góry, co wystaje w dół i chodzi o taką, niby to są dane ilościowe, ale taką bardziej jakościową ilustrację. Więc spełnione profesjonalistki to jest zdecydowanie typ bardziej wielkomiejski, ale reszta są i w małych miastach, i w dużych, i średniej wielkości. No i dochód na osobę w rodzinie to jest też bardzo ważne, bo zaraz będę mówiła i o zakupach, i o tym, ile wydają na różne rzeczy. To widać, że spełnione profesjonalistki, czyli ten nasz żółty segment, to są kobiety, które mają wyraźnie najwięcej pieniędzy. Natomiast cała reszta to nie są różnice istotne statystycznie. Czyli znowu, kolejny raz, ja dzisiaj akurat opowiadam o kobietach, ale duży obszar moich badań to są badania finansowe i tam widać, że na przykład to, czy wydajemy z łatwością pieniądze, czy nie, wcale nie zależy od tego, ile tych pieniędzy mamy, tylko też od tego, co mamy w głowie. No i idziemy dalej. Pierwsza, spełnione profesjonalistki. To jest, tak jak już powiedziałam, grupa o najwyższym wykształceniu, ale to, co ją szczególnie wyróżnia, to są niezwykłe optymistki. I nie dlatego, że takim się życie układa, tylko dlatego, że takie są. Nawet jak im się zdarzają jakieś nieszczęścia, one bardzo ładnie potrafią, no, w zależności od tego, jak duże jest to nieszczęście, prędzej czy później, ale wyjść z tego, bo mają pozytywne nastawienie do życia. A zresztą coraz więcej badań z tak zwanej psychologii pozytywnej pokazuje, że to, jak reagujemy, znaczy, że nasze podejście, nasz optymizm, nasze zadowolenie z życia dużo bardziej wynika z tego, co jest w nas, a nie z otoczenia. Czyli na przykład, ale często tłumaczymy otoczeniem, a bo ktoś jest taki smutny, bo go tyle nieszczęść spotkało. A zazwyczaj to jest tak, jeżeli ma optymistyczne podejście do życia, zupełnie inaczej sobie radzi z tym, co go otacza. I to jest właśnie taka optymistka. Co tam by się nie działo, to ona, dobra, trudno, zdarzyło się, idę dalej, szukam jakiegoś rozwiązania. To, co jest dosyć ważne i to, co ją wyróżnia, ale bym nie chciała, żeby Państwo zbyt stereotypowo na to patrzyli, ja tutaj napisałam najpierw kariera, potem rodzina, ale to nie chodzi o to, że ona rodzinę zaniedbuje, że rodzina dla niej nie jest ważna. To jest to, że dla niej praca, a właściwie spełnienie zawodowe, ja powinnam zmienić to słowo kariera, bo ono jest złe, spełnienie zawodowe jest ogromnie ważne. Elementem jej tożsamości jest to, kim ona jest też w swoim profesjonalnym środowisku. Nie tylko określa się przez bycie matką, bycie żoną, ale na przykład bycie, nie wiem, jakimś tam specjalistą, tłumaczem, kimś tam jeszcze. Co jest też ważne, nie chciałam się tak za bardzo stereotypowo, mi trochę wyleciało to z głowy, ale to, co jest ważne, to nie jest tak, że to są kobiety, które mają najwyższe w hierarchii społecznej zawody, że to są jakieś menedżerki wielkich firm. Myśmy miały w tej części jakościowej, to było bardzo ładnie widać. Kiedy rozmawiałyśmy z tymi kobietami, robiłyśmy te wywiady pogłębione, i na przykład jedna z nich była opiekunką w domu pomocy społecznej. Dużo nie zarabiała, ale tak kochała swoją pracę. To było dla niej tak ważne, co robiła, że ona się gdzieś przez tę swoją strukturę psychologiczną załapała do bycia właśnie w grupie spełnionych optymistek. I tak jak powiedziałam, to nie jest, nie mówimy tutaj o takim, o kobiecie, która wybiera karierę zamiast rodziny, tylko o kobiecie, która jest spełniona w bardzo różnych obszarach swojego życia. Jednym z nich jest rodzina, jednym z nich jest macierzyństwo, ale jednym
bardzo ważnym dla niej jest właśnie ta strona profesjonalna, zawodowa. Ale to są też kobiety, które równocześnie dbają o siebie, dla nich ważny jest ich wygląd. Oczywiście też stać się trochę bardziej niż inne grupy na to, żeby na siebie wydawać, ale nie wszystkie z tej grupy, bo operujemy tam w demografii średnią, więc tutaj też były kobiety, które miały mało pieniędzy. Ale jeżeli było dla nich ważne zadbanie o siebie, to one były w stanie naprawdę za grosze zrobić to, żeby fajnie wyglądać. I to jest taka ważna rzecz tutaj w tej grupie. No popatrzmy na następną, nie mogę tak o tych grupach długo mówić, bo już zaraz mi się czas skończy. Obywatelki świata. Ja powiedziałam po tej analizie, a to jest w ogóle ciekawe, bo ja tutaj robię 4 punkty z tego, no ale to były setki stron, setki wykresów, które były przeanalizowane, żeby dojść do tego sedna. To moim zdaniem są takie przyszłe spełnione spełnione profesjonalistki. To są dziewczyny międzynarodowe, to są takie, które studiują i od razu już na studiach myślą o tym, że trzeba wyjechać za granicę na różne stypendia, które mówią w różnych językach, no przeważnie po angielsku oczywiście w tej chwili, ale które nie mają kompleksów, jadą w świat, zupełnie nie są zakompleksione, nie wstydzą się tego, że są Polkami. One nie są Polkami, one są obywatelkami świata. One eksperymentują i w jedzeniu, i w wyglądzie, no, w relacjach z partnerami również. Bardzo, bardzo są podobne do swoich rówieśniczek na Zachodzie. I w tej hierarchii, kiedy pytałyśmy na przykład, wyobraź sobie, jaka będziesz za 10 lat, co będziesz robiła, one rzeczywiście najpierw opowiadały o sobie ze strony tej profesjonalnej, na przykład będę tłumaczem, albo będę nauczycielką, albo będę jakimś innym, a potem dopiero było myślenie o rodzinie i dzieciach. Zachłanne konsumpcjonistki. Tu od razu, to muszę powiedzieć ważną rzecz, bo mówiłam, że robiłam też różne badania i badań segmentacyjnych zrobiłam dużo w swoim życiu, również badań, których osobami badanymi byli mężczyźni, chociaż nie zrobiłam specjalnego badania tylko o mężczyznach, ale o mężczyznach i kobietach, tak? I wśród mężczyzn są zarówno spełnieni profesjonaliści, to są typy ludzi, których widzę również wśród mężczyzn, i podobnie z zachłannymi konsumpcjonistkami. Zachłanni konsumpcjoniści też są wśród mężczyzn, żeby było jasne. To nie jest tak, że tylko kobiety, że mamy taki typ kobiet. Co jest specyficznego dla tej grupy? To jest przywiązanie bardzo dużej wagi do materialnej strony życia. To jest w ogóle bardzo silny poziom materializmu. Tłumaczenie wszystkiego poprzez pieniądze, czyli na przykład poczucie własnej wartości uzależnione od posiadanych pieniędzy. Patrzenie na wartość innych ludzi poprzez to, co posiadają. To w ogóle było bardzo ciekawe, kiedy myśmy jedną z takich technik przez nas stosowanych w tych badaniach jest pytanie, opowiedz o kimś, kogo podziwiasz z twojego otoczenia. Spełniona profesjonalistka zazwyczaj mówiła właśnie o jakimś profesjonaliście czy profesjonalistce, a zachłanna konsumpcjonistka zazwyczaj mówiła, a to jest ta, która ma jakiś świetny samochód, stać ją na jeżdżenie do spa, wydaje dużo na ubrania. Więc widać, że tutaj to myślenie o świecie jest właśnie przez pryzmat pieniędzy. Tutaj napisałam, że chciały być reprezentacyjnymi żonami, ale to w ogóle było bardzo ciekawe, bo kiedy znowu na przykład patrzyłyśmy na to, kim chciałyby być za 10 lat. Mówiłam, że w Obywatelkach Świata było myślenie o zawodowej sprawie, a one mówiły tak, no najchętniej bym była żoną bogatego mężczyzny. To są te aspiracje, które możemy znaleźć w tej grupie. No i oczywiście bardziej dbają o to, co na zewnątrz niż wewnątrz, więc na przykład o wygląd niż o zdrowie. Tam były takie pytania o chodzenie do fryzjera na przykład i chodzenie do lekarza na badania kontrolne, więc bardzo ładnie było widać u nich tę dysproporcję. Rodzinne panie domu. No tutaj jest to myślę, że z nazwy też możemy się domyślić, jakie to są osoby, ale tu też chciałam zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Kiedy zapytamy Polaków, co jest dla was najważniejsze w życiu, to jak państwo myślą, jaki procent Polaków, inaczej, co jest wskazywane na pierwszym miejscu? Rodzina i zaraz potem zdrowie. I rodzinę wskazuje 95% Polaków, że jest najważniejsza. No popatrzmy wokół nas, jak ludzie się zachowują. Wiadomo, że nie dla wszystkich jest naprawdę najważniejsza. Tu w naszej grupie też wszystkie kobiety mówiły, że rodzina jest najważniejsza, ale
dla nich naprawdę jest najważniejsza. To są osoby naprawdę spełnione przez to, że mają rodzinę. Bardzo często u tych osób na przykład było rezygnowanie z jakiejś kariery zawodowej właśnie dla dobra rodziny. Czyli na przykład osoba mówiła, nie, dziękuję za awans, bo muszę zawsze być na czas dla mojej rodziny. Nie dlatego, że ktoś oczekuje, ona ma taką potrzebę, ale to było sobie w ogóle, to było niesamowite patrzenie na te osoby, jak opowiadały o swojej rodzinie. Mi się buzia uśmiechała, kiedy mówiły o dzieciach, o wnukach. To było takie ciekawe pytanie o to, co będziesz robił na emeryturze, jak sobie wyobrażasz, co będziesz robić na emeryturze. Spełnione profesjonalistki to oczywiście wreszcie swoje hobby będą realizowały, będą czytały dużo książek i jeździły po świecie, natomiast te będą siedziały z wnukami, nareszcie bez żadnego ograniczenia. Czyli to jest takie naprawdę myślenie o rodzinie. To są takie domatorki, to domowe ognisko ma ogromne znaczenie. Bardzo też właśnie fajnie w porównaniu z zachłannymi konsumpcjonistkami, które najchętniej wydawałyby pieniądze swoje na siebie i pieniądze męża na siebie oczywiście też, to tutaj mamy odwrotnie. Ona każde pieniądze by chętniej wydała na rodzinę niż na siebie. Niespełnione siłaczki i tu właśnie zwrócę Państwa uwagę, to jest niesamowita ta grupa i tak jak poprzednie grupy, no poza oczywiście obywatelkami świata, ale te poprzednie widzę w badaniach mężczyzn, to jest jedyna grupa, która jest specyficzna moim zdaniem dla kobiet. Takiej grupy wśród mężczyzn nie... Największa. A największa. I teraz posłuchajmy, co to jest za grupa. Ja nie wiem właśnie, jak czasami to opisać, ale dla mnie to jest, właśnie ja czasami to nazywałam, że to jest taka Polka w transformacji, czy na rozdrożu, albo może to nieładnie brzmi, w rozkroku, ale zaraz Państwu powiem, o co chodzi. To są kobiety, które z domu wyniosły bardzo dużo tradycyjnych wartości, również jeśli chodzi o role społeczne, że kobieta powinna dbać o dom, o męża, o dzieci, powinna gotować, dom powinien być wysprzątany, a z drugiej strony bardzo mocno przesiąkła tym, co jest wokół niej w mediach, co usłyszała wyjeżdżając do innego miasta na studiach. Bardzo często to są dziewczyny, które w innym mieście studiowały, wróciły do swojego rodzinnego miasta. Bardzo dużo z nich ma wyższe wykształcenie. Dwie najbardziej wykształcone grupy to właśnie spełnione profesjonalistki i właśnie ta grupa. Ale tak jak spełnione profesjonalistki trafiły dobrze z miejscem swojej pracy, gdzieś tam się zrealizowały, to też żyją sfrustrowane, ponieważ one skończyły nie takie studia, żeby być gdzieś asystentką albo nawet pracować w jakimś sklepie w małym miasteczku. Ona nie po to się uczyła języków obcych, żeby teraz siedzieć i nie wiadomo co tam robić. Ona marzyła o wspaniałym mężczyźnie, ma takiego jakiegoś tam byle jakiego, który... takiego jakiego ma właśnie, więc tam jest ciągła frustracja. Z drugiej strony ona przesiąkła poczuciem, że kobieta powinna się realizować, że powinna się spełniać, powinna na przykład robić karierę zawodową, no ale też, że musi posprzątać. I ona cały czas jest w takim strasznym konflikcie. Tak jak spełniona profesjonalistka, ona sobie już poradziła z tym, ponieważ ta praca jest dla niej ważna, to jak nie będzie posprzątane, nie ma problemu. Rodzinna pani domu w zasadzie też, ponieważ jak dla niej kontakt z rodziną jest tak ważny, że sobie myśli, dobra, no nawet jak będzie trochę bałaganu w tym domu, to nie jest najważniejsze, ważne jest bycie z rodziną. A ta nie, ta wszystko dla niej jest ważne, ale nie da się zrobić wszystkiego, nie da się być świetnym w każdym obszarze. I stąd tutaj jest dosyć duża frustracja, zmęczenie. Ona by chciała to zmienić, ale nie wie jak to swoje życie zmienić. Ma poczucie, że gdzieś tam straciła swoją szansę, że to jej życie mogłoby się lepiej potoczyć. No i ogólnie ma przekonanie, że brakuje jej czasu, ale też pieniędzy dla siebie. Ja przy pieniądzach zrobiłam znak zapytania, bo jak popatrzymy obiektywnie na zarobki, to nie jest grupa, która ma najmniej pieniędzy, ale ona gdzieś ma, na przykład czuje, że powinna pójść do fryzjera, powinna kupić sobie modne ubrania, ale ma ciągle poczucie, że no nie powinna na siebie wydawać. Czyli mamy znowu ten konflikt. Rodzinna pani domu nie ma z tym problemów. Ona wygląda jak wygląda. Kupienie czegoś dzieciom jest po prostu najważniejsze. I tam nie ma konfliktu, a tu jest konflikt. Niespełnione rodzinne panie domu? Nie. Niespełnione siłaczki? W jakimś stopniu tak, ale... zrobić najlepiej. Ale ja myślę, że nie to jest...
Ja myślę, że nie to jest tutaj główną przyczyną tego rozedrgania, tego problemu. Problem jest dla mnie, przynajmniej tak jak analizuję te różne odpowiedzi, to jest właśnie konflikt taki nieuporządkowany system trochę wartości. Trochę coś takiego, że gdzieś ona jest cały czas osadzona w tym, co wyniosła z domu, właśnie może z tego małego miasteczka, może z jakiegoś tam, no z tego, gdzie wyrosła, ale tego nie akceptuje już. Bo już przesiąkła pewnymi innymi wartościami, nowoczesnymi, wielkomiejskimi i tak dalej. I gdzieś tu jest problem. To jest bardziej, myślę, taki problem w tym konflikcie, a nie tylko sam perfekcjonizm. No i mamy tak, mamy grupę rozczarowaną życiem. Akurat się tak uśmiechnęłam, ale to jest grupa dosyć smutna, jak sama nazwa wskazuje. One są ogólnie zawiedzione tym, co przyniósł im los, ale obiektywnie rzecz biorąc wcale nie mają gorszych sytuacji niż spełnione profesjonalistki, tylko inaczej do tego podchodzą. Moja opowieść o pokazaniu różnicy między rozczarowaną życiem a spełnioną profesjonalistką to jest tak, jeżeli na przykład jedną i drugą kobietę zdradzi mąż z jej najlepszą przyjaciółką, to oczywiście obie są załamane, przez jakiś czas w depresji, płaczą i zrozpaczone całą sytuacją. Ale bardzo szybko spełniona profesjonalistka się otrząśnie, myśli, no dobra, trzeba się wziąć w garść, no trzeba dalej żyć. No i zacznie dalej żyć i pewnie prędzej czy później znajdzie kogoś i w ogóle jest jej fajnie dalej w życiu. Natomiast rozczarowana życiem, co stwierdza? Wszyscy faceci to świnie i nigdy więcej już do żadnego się nie odezwie. To jest, ja akurat dałam taki przykład, ale to można powiedzieć na każdym innym przykładzie, po prostu reakcji na to, co przynosi życie, co przynosi otoczenie. Ta walczy, okej, dobra, stało się, było nieszczęście, trzeba dalej żyć. Ta uznaje, wszyscy mnie nie lubią, wszyscy są przeciwko mnie, szef się uwziął i dlatego straciłam pracę. Wszystko jest na niej i nie potrafi się z tego podnieść. No i mamy osamotnione konserwatystki. To, co je wyróżniało, to niezwykle tradycyjny taki światopogląd. To były na przykład kobiety, które najczęściej ze wszystkich grup zgadzały się z takimi stwierdzeniami, jak na przykład nawet jak dziecko nie ma racji, to musi słuchać rodziców, albo nawet jeżeli kobieta tam, nie wiem, podejmie jakąś decyzję, to ostatnie słowo powinno należeć do mężczyzny. Takie bardzo, bardzo, bardzo konserwatywne. I to jest bardzo szczególne właśnie dla tej grupy. Przeciwniczki jakiejkolwiek liberalizacji, czy prawa, czy obyczajów, ale równocześnie bardzo bierne, bez takiej potrzeby dbania o siebie i dosyć toksyczne. Bardzo ciekawa była analiza w przypadku tych grup, ich relacji na przykład z dziećmi i z wnukami. One bardzo często mówiły, no tak, sama jestem, nie odwiedzają mnie, no nie mają czasu. Tłumaczyła to, że nie mają czasu, ale w rozmowie widać było, że tam jest dużo takiego żalu, właśnie jakiegoś negatywnych emocji, które prawdopodobnie powodowały, że te dzieci nie chciały utrzymać kontaktu. W przeciwieństwie do rodzinnej pani domu, która widać było, na przykład przychodziło się bałagan w tym domu, porozrzucane jakieś zabawki, konfitury porozlewane, ale to nie miało znaczenia. Ona się cieszyła, że właśnie robi tutaj dla rodziny słoiczki jakieś, tam wnuki były, ale zaraz będą znowu, więc nie ma co się wszystkim przejmować. Tutaj Państwu podsumowując już, no to był taki skrócony portret każdej z grup, a zaraz przejdę do danych. Będę pokazywała rzeczywiście różnice w reakcjach tych siedmiu grup na różne sytuacje. Ale też tu chciałabym zwrócić uwagę na takie dwa wymiary. Mówi się w psychologii o czymś, co jest nazywane wewnątrz albo zewnątrz sterownością. I ja bym powiedziała, że można to uprościć w ten sposób, że wewnątrz sterowność to jest takie, jestem kowalem własnego losu, trzymam życie w moich rękach. I to właśnie na przykład ta spełniona profesjonalistka jest takim przykładem. Ona również obywatelka świata, jak chce, to dąży do tego. Jak coś się dzieje, to próbuje to zmienić. Ona rzeczywiście wpływa na swój los. Natomiast no, są grupy, chociażby tak jak zachłonne konsumpcjonistki, albo rozczarowane życiem, albo osamotnione konserwatystki, u których ta wewnątrzsterowność jest mniejsza. No i jeszcze drugi wymiar, poczucie krzywdy. Czyli takie, kiedy czujemy, że los nas skrzywdził, szef nas skrzywdził, mąż nas skrzywdził, wszyscy nas skrzywdzili. No albo takie, hej, wszystko jest w porządku, nieważne jakie to, co jest obiektywnie. I to właśnie pokazuje pewne nastawienie do życia, które, tak jak powiedziałam, przekłada się potem na różne ich decyzje, różne ich zachowania. No i przechodzimy
do pewnych poglądów. Tutaj już doszłam do tego, co wcześniej powiedziałam, tej pewnej mojej tezy, takiej Polki w transformacji. Trochę będę pokazywała Państwu danych na poziomie całej populacji, a trochę potem z podziałem na te grupy. No na przykład zadowolenie z życia. W ogóle na 100-stopniowej skali 76 średnia dla wszystkich, ale ona jest typowa. Ja to w ten sposób pomiaru zadowolenia z życia stosowałam już chyba w 30 badaniach różnych na próbach ogólnopolskich reprezentatywnych. My mamy tak średnią właśnie koło 70 paru punktów. Mamy tak zwaną, jak to profesor Czapiński mówił, inklinację pozytywną. Takie skrzywienie jednak bardziej optymistyczne, czyli z reguły jesteśmy bardziej zadowoleni z życia niż tak, aby średnia na to wskazywała. I co jest ciekawe, na przykład w Polsce nie ma znaczenia to, że jesteśmy kulturą dosyć narzekającą. Znaczy ludzie narzekają, ale to nie jest to, że my nie jesteśmy pesymistami, że jesteśmy mało zadowoleni z życia. To jest pewien styl zachowania społecznego, że się narzeka. Nie wpływa to wcale na całkiem spore zadowolenie z życia. A jeżeli popatrzymy szczegółowo, to widzimy, że spełniona profesjonalistka ma rzeczywiście najwyższy poziom tego zadowolenia, dwie ostatnie grupy najniższy, ale pozostałe niespecjalnie różnią się między sobą. Kolejna sprawa. Zadowolenie z poszczególnych obszarów. No i co widać? Zdecydowanie, jeżeli byśmy się zastanowili, z czego Polki są najbardziej zadowolone, to z aspektu społecznego, z rodziny, z własnego charakteru, z życia towarzyskiego. Trochę mnie to zdziwiło, bo jak sobie pomyślę, ile kobiet narzeka właśnie i na męża, i na dzieci, no ale deklarują, 93% Polek powiedziało, że są zadowolone ze swojego życia. Jak się wejdzie głębiej, oczywiście to nie jest takie fajne. Potem jest aspekt indywidualny. 81% jest zadowolony na przykład ze swojego wyglądu. Nie ma z tym dużego problemu. No a na końcu jest aspekt zadowolony. Jednak z pracy, perspektyw na przyszłość, a szczególnie z finansów, najmniej kobiet jest zadowolonych. A teraz popatrzmy w podziale na grupy. Widać, że zadowolenie z rodziny niespecjalnie różnicuje te grupy. No, to są pewne różnice, ale nie za duże. I oczywiście one nie odzwierciedlają tego, że jedne kobiety mają tę rodzinę lepszą, a inne gorszą, tylko bardziej postrzeganie. Może na przykład spełniona profesjonalistka jest bardziej krytyczna. Może tak być. Zresztą myślę, w stosunku do mężczyzn może być. Ale to za chwilę o tym porozmawiamy. Zadowolenie z pracy. Tu już widać większe różnice. Spełniona profesjonalistka jest najbardziej zadowolona, a najmniej osamotniona konserwatystka. Ona często już nie pracuje, ale nawet z pracy w przyszłości była niezadowolona. Z życia intymnego mamy podobnie. Dwie ostatnie grupy najmniej, a reszta, mimo że są to panie w bardzo różnym wieku, wcale tutaj dużych różnic nie ma. Samopoczucie. No było ciekawe pytanie, proszę pomyśleć o ostatnim roku. Jak często czuła się pani szczęśliwa, zadowolona z siebie, zmęczona? To są trzy najczęściej wskazywane no właśnie takie odczucia. Co tu jest dosyć ważne? Dopiero na trzecim miejscu pojawia się negatywne odczucie, ale co najważniejsze, zmęczenie. To jest dosyć ciekawe. Czyli można by powiedzieć, że Polki są szczęśliwe, ale są zmęczone. No i oczywiście możemy się spodziewać, że różnie jest w różnych grupach. Zmęczone przede wszystkim, najsilniej było to u niespełnionych siłaczek. Tam ponad 60% kobiet czuło się zmęczonych, rozczarowane życiem i osamotnione konserwatystki. Te dwie pesymistyczne grupy, ale ta wcale nie, a jednak właśnie to przytłoczenie w niej jest. Natomiast na przykład doceniona, czuje się spełniona profesjonalistka, obywatelka świata, no i zachłanna konsumpcjonistka, aczkolwiek tu bym zwróciła uwagę, to zresztą Państwo zobaczą na różnych danych, materializm jest w ogóle taką bardzo ciekawą cechą, która się wiąże to są takie kłamczuchy, wiąże się z deklarowaniem często różnych rzeczy, które nie są prawdziwe. Na przykład te osoby najczęściej mówiły, że w wolnym czasie się nudzą i czytają książki równocześnie, nie przeszkadzało im to deklarowania jednego i drugiego. No a teraz zadam mały quiz. Pytanie, które polegało na tym, co jest dla Ciebie jakby takim celem życia? Czy dbanie o dom, czy o to, żeby być atrakcyjną kobietą, czy Twoje spełnienie zawodowe? I kobieta mogła wybrać tylko jedno. Co jest najważniejsze? No i jak Państwu się wydaje, co było na pierwszym miejscu? Nikt nie powiedział o pracy, niech będzie.
Chciałabym być, to było nawet sformułowanie, gospodynią domową, tak? Dobrą żoną, matką. 56% Polek wskazało to na to. Myślę, że jest to duże zaskoczenie. Patrząc na to, na przykład jeżeli byśmy przeanalizowali bardzo dużo takiego dyskursu w mediach, które jest. To jest ja czy dom? Nie, dom. To jest dom. To jest dom, gospodynią domową. No może być tak, by tata powiedzieć. Tak, z wielkim świętym, bo to są deklaracje. Ależ oczywiście. No, a potem, znaczy, bo to jest tak, to jak ja Państwu mówię, ten portret tych kobiet, to jest wypadkowa zarówno deklaracji, jak i tego, co widzieliśmy, wchodząc właśnie do ich domów, rozmawiając, stosując tak zwane techniki projekcyjne, czyli wchodząc w głębiej, wychodząc poza deklarację. Ale tu mamy do czynienia rzeczywiście z deklaracją. 28% chciałoby być atrakcyjną kobietą, to byłoby dla nich najważniejsze. Tutaj głównie trafiały zachłanne konsumpcjonistki, a 16% tylko powiedziało, że chciałoby zrobić karierę i odnieść sukces zawodowy. Więc ta proporcja, no to się wszystko sumowało do 100, bo można było wybrać tylko jedno. Może tak, może jest to, że tak wypada, ale z drugiej strony właśnie chciałam zwrócić na to uwagę, że to, jeżeli się popatrzy na pisma dla kobiet, to jednak wcale nie ta część, tylko ta, a im droższe pismo, tym bardziej to, jest pokazywane jako to, co powinno być we współczesnej kobiecie, powinno być tym wzorem. Właśnie mi się wydaje, że to, co jest u niespełnionych siłaczek, to jest właśnie konflikt między tymi wszystkimi trzema tak naprawdę obszarami. Ona sobie najbardziej z tym nie radzi, a niektóre sobie radzą. Tutaj na przykład, jak sobie popatrzymy na tych 7 grup, to widać, że co prawda na poziomie ogólnym większość powiedziała, że chciała być dobrą gospodynią, żoną, matką, ale spełniona profesjonalistka i obywatelka świata na pierwszym miejscu wskazały atrakcyjną kobietą. Myślę, że właśnie, znaczy... Właśnie zaczęłam to zdanie mówić. Bardzo się cieszę w ogóle z tego pytania. Właśnie chciałam Państwu powiedzieć, że tu się zaczynają ciekawe rzeczy i one tylko mogą być odnalezione w badaniach jakościowych. Deklaracja tego, na poziomie deklaracji, to każda kobieta, znaczy nam wychodzi, tyle i tyle powiedziała atrakcyjną kobietą. Ale w badaniu jakościowym sprawdzaliśmy, a mieliśmy te kobiety z różnych segmentów, co rozumieją. Dla tych segmentów atrakcyjna kobieta to jest tylko i wyłącznie wygląd. To jest fryzura, ubiór. Natomiast u spełnionych profesjonalistek i obywatelek świata bardzo często to było, że dużo wiem o świecie, jestem mądrą osobą. Atrakcyjność była na przykład bardzo często kojarzona z mądrością. Dużo wiem, jestem zadbana, ale to nie chodzi, że ładna, nie muszę być ładna, tylko chodzi o to, że... No, że jakoś tam dbam o siebie. Ale na przykład bardzo często, one też tutaj zaczynały mówić, kiedy opowiadały o tym, jak to rozumieją, było też zdrowe odżywianie, było takie dbanie o siebie, dbanie o zdrowie i sprawność fizyczna. I zaraz zresztą za chwilę zobaczymy też o sprawności fizycznej. Teraz drugim miejscu, to jest też ciekawe, bo właśnie w tych dwóch grupach na drugim miejscu jest to spełnienie zawodowe, natomiast u tych przeskakuje to. No i trzecie miejsce w dwóch pierwszych grupach to bycie gospodynią domową nie jest aż tak ważne dla tożsamości, dla poczucia tego, że jestem fajną osobą. Natomiast dla całej reszty spełnienie zawodowe ma dużo mniejsze znaczenie. No i popatrzmy dalej. Relacje rodziny. Ja bardzo lubię ten fragment badania. Zresztą powiem Państwu, że to jest takie badanie, że ja mogłabym 10 lat pracować na tych danych, bo tam jest kopalnia informacji. Jakiekolwiek pytanie weźmie, to można tam grzebać. Na przykład bardzo ciekawe było to, no właśnie, zestawienie takiego stwierdzenia. 94% mówi, rodzina jest dla mnie najważniejsza. 85% mówi, chciałabym, aby w moim małżeństwie w takim samym stopniu kobieta i mężczyzna zajmowali się domem. 91% mówi, obowiązki domowe powinny być równo dzielone między członków rodziny. No i widzimy tak, mamy to o rodzinie, ale to jest mniej ważne tutaj, a tu mówimy o takim pewnym modelu rodzinnym. I co się okazuje? Oczywiście są bardzo duże różnice w tych podejściach między tymi grupami. A, bo jeszcze na następnej stronie właściwie widać, jest slajd o partnerskim podziale obowiązków, ale widać tak, że
Ta rodzina, szczególnie dla rodzinnej pani domu, jest tutaj ważna, ten słupek leci do góry i ważna dla osamotnionych konserwatystek. Natomiast partnerskiego podziału obowiązków chciałyby przede wszystkim spełnione profesjonalistki i niespełnione siłaczki. I to jest ten właśnie element, który prawdopodobnie u niespełnionej siłaczki też jest problemem. Bo jeżeli sobie popatrzymy, jak to wygląda w praktyce, to się okazuje, myśmy mieli taką długą listę, które obowiązki domowe, za które jesteś odpowiedzialna ty, za które twój mąż, a za które razem. 2/3 kobiet nie wskazało ani jednego takiego obowiązku domowego, za które byłoby wspólnie z mężem odpowiedzialnych. To one, tylko one wskazywały. Sprzątanie, gotowanie, zakupy, odrabianie z dzieckiem lekcji, chodzenie na wywiadówki, odwożenie dziecka do szkoły i tak dalej. Cała lista. Znaczy, tam nie było wyrzucania śmieci, bo to wiemy, że akurat w najbardziej konserwatywnych domach często mężczyzna robi. Czyli tutaj mamy przykłady tych różnych rzeczy, które wskazywały. W 1/3 wskazywano, że przynajmniej kilka obowiązków jest dzielonych porówno, nie wszystkie, natomiast zaledwie w 2% tych kobiet wskazało, że w ich domach mężczyzna za cokolwiek z tych takich typowo kobiecych obowiązków jest bardziej odpowiedzialny. Na przykład on częściej robi zakupy, albo on częściej gotuje, albo on częściej odwozi dziecko do domu. Więc możemy sobie jeszcze popatrzeć, na przykład w Warszawie, myślę, że wiele osób z Państwa widzi mężczyzn odwożących dzieci do domu, czy robiących zakupy. Ale jeżeli popatrzymy na całą Polskę, to było, nie wiem, Podkarpacie, Pomorze, Mazury, Polesie, Podlasie i tak dalej. Regiony całej Polski, małe miasteczka, to mamy cały czas jednak dużo takiego tradycyjnego. Mam taką śmieszną uwagę, że to naprawdę się wie, jak się ma wstrzymać. Ale to też to prawda. Niedawno robiło się rachunki domowe, robił mąż. Jak on umarł, to nagle się okazało, że jest jakaś sprawa, która ja się tutaj zgadzam w pełni, że wielu rzeczy te kobiety mogą nie widzieć, a poza tym, że też myśmy zadali na takie trochę stereotypowo kobiece. Chociażby po to, że chciałam zobaczyć, jak się zmieniają te różne podziały obowiązków. Tak. No tu mówimy o takie typowo domowe, chociaż właśnie na przykład frustracja niespełnionych siłaczek wynika z tego, że ona gotuje, a może nawet gwoździa nie wbije. Więc tam też były w ogóle bardzo ciekawe te relacje rodzinne. Tu szybko przejdę, bo to też takie było ciekawe badanie, pytanie tożsamościowe, z czego czuję się dumna, z bycia Polką, mieszkanką swojej miejscowości, czy obywatelką Unii Europejskiej. No to widzimy, że taki najsilniejszy lokalna tożsamość jest u rodzinnych pań domu, chociażby na przykład mieszkanka mojej miejscowości. One zresztą były częściej z mniejszych miejscowości i naprawdę są dumne z tego. To jest bardzo taki kolektywistyczny typ osoby, ale już z bycia taką obywatelką Unii Europejskiej, no to mamy tę naszą obywatelkę świata. 91% w tej grupie powiedziało, że tak, że to jest dla mnie ważniejsze, zdecydowanie bardziej niż na pewno własna miejscowość nie ma kompletnie znaczenia. Idziemy dalej. Podejście do pracy. Tutaj oczywiście ja daję wycinki tylko tych danych, ale mamy całe skale, które mierzą na przykład taki wymiar praca jako praca dla pieniędzy albo praca dla samorealizacji. To są przykładowe takie stwierdzenia. Osoba po prostu mówiła, na ile się zgadza z tym. Głównie pieniądze motywują mnie do pracy. Człowiek pracuje, bo musi. Ważne jest dla mnie mieć pracę dobrze płatną niż pracę interesującą, a odwrotnością tego jest bardzo ważne jest, aby rozwijać się w pracy, awansować. Bez pracy czułabym się niespełniona. I teraz jak sobie popatrzymy, praca dla pieniędzy u zachłannych konsumpcjonistek, no tak, no bo trzeba mieć na te kolejne rzeczy, które można wydać. Zresztą to była bardzo ciekawa grupa. One bardzo często nie miały już w połowie miesiąca pieniędzy, bo wszystko wydawały. Taka była słynna pani, nasza respondentka z białymi kozaczkami, która właśnie pokazywała nam te białe kozaczki. Ja w ogóle bym myślała, że ona się wygłupia, gdyby nie to, że naprawdę nawet pokazywała te buty. Mówiła, że no, wyszła z pracy, była połowa miesiąca, ale ona musiała to kupić. One tak ją po prostu błagały o to, żeby ona je kupiła. No i teraz nie ma na rachunki. Więc to też bardzo ciekawe. No i rodzinne panie domu, one też pracują dla
pieniędzy, ale to nie jest do końca prawda. Bo na przykład u rodzinnych pań domu, ponieważ one są bardzo kolektywistyczne, to one lubią chodzić też do pracy dla kontaktów towarzyskich. One może dla spełnienia tego zawodowego tam nie chodzą, ale żeby być z innymi ludźmi, one bardzo lubią. I często wybierają też taką pracę, gdzie z innymi, w pokoju, że można sobie pogadać i jest fajnie. A praca dla samorealizacji to mamy przede wszystkim spełnione profesjonalistki i obywatelki świata, no i te nasze kłamczuchy zakłamne konsumpcjonistki, znaczy ja nie wierzę, one i dla pieniędzy, i dla samorealizacji, ja myślę, że one to jednak kłamią troszkę. Trochę może o związkach, już powinnam się zbliżać do końca, ale związki, ach, miałam zagadkę znowu zadać, jaki powinien być ten mężczyzna, polski mężczyzna, tak szczególnie dla panów, myślę, że ważny, no już myślę, że niektórzy wiedzieli, na pierwszym miejscu opiekuńczy, czuły i zadbany. To jest niezwykle ciekawe, ponieważ to pokazuje bardzo dużą zmianę społeczną. To już nie ma być ten rycerz na białym koniu, który będzie walczył o tę kobietę i silny. Aczkolwiek tu się zaczynają oczywiście różnice między grupami. Na przykład, no to może pokażę, inteligencja bardzo różnicuje. Na przykład dla osamotnionej konserwatystki, to specjalnym intelektualistką, co on nie musi być, ale dwie grupy, które tego wymagają. Niespełniona siłaczka i spełniona profesjonalistka. Zresztą było inne pytanie, być przyjacielem. Dla spełnionej profesjonalistki mężczyzna przede wszystkim ma być przyjacielem. I nie chodzi o to, żeby przynosił dużo pieniędzy do domu i nie, ona sobie może z tym sama poradzić. Nie chodzi o to, żeby występował w jakichś macho sytuacjach. On nie musi być przystojny, ale jak ona wróci po tej ciężkiej pracy do domu, to on ją pogłaszcze po głowie i powie, nie wiem, kochanie, chcesz herbatę. I to jest właśnie to, po co jest ten mężczyzna. Na przykład, więc szczególnie dla spełnionych profesjonalistek ta opiekuńczość jest ważna, ale zachłanne konsumpcjonistki, no proszę zgadnąć, jaki powinien być przede wszystkim dla niej mężczyzna? Czyli w których pytaniach, bo oczywiście to jest ranking taki... Oczywiście, musi być bogaty, ale jeszcze do tego przystojny. Zadbany nie, przystojny. Nie musi być czysty. Chodzi o to, żeby dobrze wyglądał, żeby miał mięśnie. On ma mieć mięśnie. Bardzo też urodzinnej pani dom, a właśnie na przykład ciekawe było, bo o, tu mamy zadbany. Dla rodzinnej pani domu to ma najmniejsze znaczenie, ale nie dlatego, znaczy to jest w ogóle bardzo ciekawa grupa, tam jeszcze już nie dojdziemy do tego, mogłabym o tym naprawdę godzinami opowiadać, ale na przykład miałam takie pytanie o wagę. No i u rodzinnych pani domu ta waga była jakby miały najczęściej trochę więcej tej wagi niż pozostałe, ale to bardzo często wynikało z tego, że one tak gotują dla wszystkich i tyle, i tutaj dlatego coś dobrego i dobrze gotują, to wszystko jest takie dobre. I ci mężczyźni też by mieli najczęściej nadwagę i oni już nie musieli być tacy atrakcyjni, bo oni się kochają i to wystarczy. Więc to w ogóle bardzo, bardzo ciekawe też w takim obszarze, bo to dziwnie może brzmi, no to nie chodzi o to, że brudas, ale nie na tym ta jego rzecz, on ma być dobry dla dzieci, on ma być dobry dla rodziny, on ma siedzieć z rodziną, ale zagadka, osamotniona konserwatystka. Teraz sprawdzę, czy to jest to. Jest. Która z cech? Jakby wyraźnie się posiada umiejętności techniczne, czyli potrafi wbić gwoździa, naprawić umywalkę, złota rączka. No właśnie, dokładnie. To jest takie bardzo schematyczne z dawniejszych czasów, ale jest takiego stereotypu też bardziej. No i jeszcze było ciekawe, to nie ma, bo to gdzieś tam było dużo dalej, było takie stwierdzenie, umie się bić. I okazało się, że zachłanne konsumpcjonistki wskazywały to częściej niż pozostałe, no bo to też jest taki kawałek tej męskości takiej stereotypowej. No o, tak właśnie na koniec mi się zrobiło, chociaż to wcale nie jest koniec prezentacji, bo to jest gdzieś dopiero środek, ale to jest też ciekawa rzecz. Czy lubi pani seks? Tutaj co prawda muszę powiedzieć, że tylko połowa grupy zgodziła się odpowiadać, połowa odmówiła odpowiedzi, myśmy dawały tę możliwość, ale jak widać, te, które odpowiedziały, to z dużą radością odpowiedziały, że tak. No i teraz zagadka do państwa. Które grupy najbardziej lubią seks? Nie ma znaczenia. Jak już się zdecydowała, że odpowie, to czy starsza, czy młodsza, czy taka, czy bardziej wyzwolona, czy mniej, czy rodzinna. Nie musi być zadbany, ale to musi być fajnie. No a teraz, czy kiedykolwiek pani... Przepraszam, które grupy nie odpowiadają? A!
Świetnie, świetnie, że pani zadała to pytanie. Nie, tego nie umieściłam tutaj. No to proszę zgadnąć, które? Pierwsza grupa i zaskoczenie. Te najmłodsze. Te najmłodsze, właśnie wcale nie rodzinne panie domu. Tylko wiedzą. One jeszcze nie wiedzą, no trochę tak, więc nie chciały nawet o tym mówić. Tak, 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 no bo... 3% powiedziała, że nie wiedzą, bo nie robią. No właśnie, ale prawdopodobnie w tej grupie, która odmówiła, też było sporo, a ponieważ te obywatelki świata, one są takie właśnie światowe, ten seks jest taki wyzwolony, to im było głupio nawet powiedzieć, że może jeszcze nie. Albo że nie mam nikogo, albo że wcale to nie jest takie fajne. No i jeszcze pytanie o zdradę. To też ciekawe dosyć. Czy kiedykolwiek pani zdradziła swojego partnera? 11% przyznało. Ależ oczywiście, tak, i połowa odmówiła. Dokładnie tak samo. Znaczy, to było w ogóle bardzo ciekawe, bo jak myśmy przechodzili do bloku o życiu intymnym, to było takie pytanie, że może pani się zgodzić na odpowiadanie albo nie. I w zasadzie już było tak, że jak ktoś się zgodził na odpowiadanie, to już odpowiadał na wszystkie pytania. Ale teraz tu, w przeciwieństwie, bo tak, czy lubi pani... To jest zupełnie inaczej, w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo... Więc właśnie też, bo u mężczyzn jest to dużo, dużo, dużo więcej procent. Ale i tak tu mam ciekawy wynik, bo jak przypomnę sobie Państwo, przy poprzednim pytaniu było równo we wszystkich segmentach, to tu są bardzo duże różnice. Można sobie pomyśleć, które tutaj bardziej przyznają się do zdrady albo zdradzają, nie wiemy. Bo obywatelki świata jeszcze nie zdążyły, one są jeszcze młode. One nie wyszły za mąż, one najwyżej no, po prostu zmieniają chłopaków, ale tak łatwo nie zdradzają. Ale co ciekawe, rozczarowane życiem, to było nasze duże zaskoczenie. Więc w nich jest też takie, tam się dziwne rzeczy w tym ich życiu działy i one gdzieś tym też sobie nie poradziły, w przeciwieństwie właśnie do spełnionych profesjonalistek. Ale też konserwatystki 10%. No. Ale tam i przyznały się, no. To co, jeszcze chyba już tak na zakończenie, troszkę o takich kwestiach światopoglądowych. Pierwsze pytanie, tylko tak, też deklaracja o religijność. Czy jest pani osobą wierzącą? No 92% powiedziało, że tak. Oczywiście różni się, ten odsetek jest najwyższy u rodzinnych pań domu, a najniższy u spełnionych profesjonalistek, co też gdzieś, no i tak tam jest 85%, które mówią, że są osobą wierzącą, ale jest ich mniej niż w innych grupach. Przepraszam, czy osoba wierząca to jest osoba wydająca jakąś religię? Nic nie usłyszałam. Co kryje się pod pojęciem osoba wierząca? Czy określona religia? Nie ma znaczenia w tym momencie. To jest po prostu pytanie... Nie, dlatego że nam tylko... Mi chodzi w tej chwili o pokazanie Państwu zestawienia z następnymi punktami. To ja mówię teraz o wyniku sondażu. Właściwie najczęściej wyniki badań to są badania sondażowe i my naprawdę nie wiemy do końca, czy coś jest deklaracją, czy coś jest tylko, co też ludzie rozumieją. Tutaj różnie to było rozumiane, ale jeżeli sobie na przykład zestawimy to z częstotliwością chodzenia do kościoła, no to widać, że chodzenie do kościoła i deklarowanie, że jest się osobą wierzącą, nie zawsze się tak do końca zgadza. Ale to, co dla mnie, znaczy ja nie chcę w to teraz wchodzić, bo tutaj nie o to chodzi. Ważne jest, odpowiedź na kilka światopoglądowych pytań, które chciałam Państwu pokazać. Czy uważa Pani, że ludzie powinni mieć prawo do środków antykoncepcyjnych? 93% Polek uważa, że tak. Jeżeli sobie popatrzymy na to, co w tej chwili, jak wyglądają doktryny Kościoła na przykład, to widać, że jest znowu jakiś konflikt. Popatrzmy, co dalej. Zapłodnienie in vitro. 88% mówi, że tak. Z drugiej strony mamy osoby, które powiedziały, że zdecydowanie są przeciwnikami. Więc to tam jeszcze ten pozostały procent to tak było po środku gdzieś. Ale widać, że jeśli chodzi o te rzeczy, które jakbyśmy znowu posłuchali dyskursu politycznego w mediach, to wydawałoby się, że te poglądy zupełnie inaczej wyglądają. My mamy próbę ogólnopolską reprezentatywną. Czyli możemy powiedzieć o pewnej opinii Polek. Aborcja. 56% mówi,
ludzie powinni mieć prawo do. Ja też podkreślam, że tak zostało zadane pytanie. Nie mówimy, czy ona by zrobiła, czy uważa, że to dobrze. Tu nie mówimy o tej stronie moralnej, ale mówimy o pewnym prawie, które powinno być ludziom przyznane. No i nawet 50% powiedziało o eutanazji. Więc też mamy tę kwestię bardzo dużo. Ja byłam zaskoczona. Oczywiście to znowu, ja tylko pokazuję Państwu pewną ilustrację poglądów deklaracji, bo nie wchodzimy tutaj w kwestię, czy to dobrze, czy to źle, czy ktoś byłby i czy prawnie to się da zrobić. Mówimy o pewnej deklaracji. I teraz posłowie uważają inaczej. No więc właśnie, ale dlatego dla mnie to był taki też ciekawy wymiar, że dlatego powiedziałam o tym dyskursie politycznym w mediach. Wyglądałoby, że oni reprezentują społeczeństwo, że reprezentują głos kobiet. Widać, że zupełnie to inaczej wygląda. I teraz oczywiście możemy widać, że są bardzo duże różnice między segmentami i no nic dziwnego, że na przykład w kwestii aborcji rodzinna pani domu jest zdecydowanie większą przeciwniczką, chociażby ze względu na tę wartość rodziny ogromną, no i konserwatystka osamotniona. Przy eutanazji no podobnie to wygląda, chociaż są troszkę większe różnice. No i jeszcze tak już na sam koniec, czy uważa pani, że ludzie tej samej płci powinni mieć prawo do bycia w związkach homoseksualnych? Okej. 63% i to tutaj konserwatystki się załapały, jakieś oczywiście dużo mniej. Zawierania związków małżeńskich. Tu już wyraźnie to spada. Adopcji dzieci spada, znaczy zaczynają się bardzo negatywne. I zobaczmy, jaka jest ciekawa sprawa, że właściwie nawet eutanazja, nawet usuwanie ciąży miało większe takie przyzwolenie, że ludzie powinni mieć prawo to. Największy problem jest właśnie z adopcją dzieci. No tu znowu w różnych segmentach, no to się podobnie układa. Znowu quiz, zgadywanie. To była dla mnie też duża niespodzianka. Co najchętniej robi pani w wolnym czasie? Ogląda telewizję, sprząta. Zajmuję się domem, sprzątam, piorę, jaśnie. Tak, najczęściej, ale też najchętniej, tak. Gotuję, no potem jest oglądam telewizję. A to jest, nigdy tego nie robię. 79% nigdy opera, muzeum, pasje, kursy, kino. 70% nie. Ale powiem tak, jak panów zapytamy, jest jeszcze gorzej. No dobrze. Znowu, tutaj też będzie zaskoczenie. Kolejne pytanie. Jak miałaby pani takie popołudnie tylko dla siebie, żadnych obowiązków, to co najchętniej by pani zrobiła? No i każdy niech sobie pomyśli, co mogły powiedzieć te nasze Polsy? Miała inwencję własną. Nie, oczywiście była. Tak. To. Iść do fryzjera. No to mnie zaskoczyło. Ja chodzę z obowiązku, nie lubię tego. No ale potem spotkanie z przyjaciółmi, wyjechanie na łono natury, ale to trochę pokazuje też takie trochę deficyty, na co brakuje czasu albo pieniędzy. Potem, to jest w ogóle fajne, zadowolenie z własnego ciała. 19% powiedziało, że lubi i prawie nic by nie zmieniło, 60% że raczej lubi i jest niewiele rzeczy, które by chciało zmienić. Bardzo fajny to jest wynik, dlatego że właśnie dokładnie o co chodzi? Chodzi o akceptację. Oczywiście znowu te grupy różniły się między sobą, ale teraz. Jaka jest idealna, średnia oczywiście, idealna waga Polek? O jakiej wadze Polki marzą? Realna średnia taka, a idealna 60. kilo. To no oczywiście średnia, bez badania wzrostu, no strasznie uśredniona, a 51% się kiedykolwiek przynajmniej raz w życiu odchudzało. To z takich ciekawostek. Regularne uprawianie sportu. Myślę, że kolejna ciekawostka, znaczy 17% Polek regularnie uprawia sport. To jest więcej niż mężczyzn, tutaj dodam. Tak mało. A teraz grupy. To najczęściej spełnione profesjonalistki i niespełnione siłaczki. I popatrzmy, dla porównania podałam średni wiek. Średni wiek u spełnionych profesjonalistek było 42 lata, więc wiek tutaj nie ma znaczenia. Ma znaczenie naprawdę podejście do życia.
No to też takie, na co wydałaby niespodziewanie otrzymane pieniądze, 10 tysięcy, na wakacje, na remont mieszkania, no i odłożyła na czarną godzinę, co akurat mnie jest takie złe, bo to też pokazuje takie nastawienie trochę do oszczędzania. Przejdziemy dalej, żeby już Państwu pokazać, ja zrobię tak, szybko opowiem, przeskoczę, ogólnie podsumuję zaraz. Na tamtych slajdach, żeby nie rozpraszać, nie będę pokazywała, tylko podsumuję. Kobiety podejmują decyzje o zakupach większości produktów, również tych, które stereotypowo były traktowane jako produkty męskie, czyli na przykład samochody, zakup mieszkania, decyzje co do remontu mieszkania, decyzje budowlane. To jest jedno z większych też zaskoczeń, nie tylko z tego badania, to wiem z różnych innych, co dobrze pokazuje, że marketing też powinien się zmieniać. Cały czas bardzo dużo kobiet podejmuje wszystkie decyzje zakupowe, włącznie z kosmetykami, majtkami, wszystkim co się da, ale też przelecimy, bo chcę Państwu coś innego pokazać. Tutaj średnie wydatki na siebie. Widać bardzo dobrze, jak te grupy się różnią. 145 zł to jest średnia, to znaczy, że jedna wydaje 1000 zł miesięcznie, a inna raz na parę miesięcy coś kupuje. Ale zobaczmy dwie grupy, bardzo różniące się dochodami, wydatki na tym samym poziomie. Potem tutaj mamy na kosmetyki kolorowe, też no, podobny obraz. Najmniej rodzinne panie domu, znaczy pomijam te dwie ostatnie grupy, ale z tych takich zadowolonych z siebie, właśnie mówiłam, dla nich to nie jest takie ważne. I to dokładnie pokazuje, że znowu wydajemy nie dlatego, że mamy pieniądze czy nie mamy, tylko dlatego, jakie to dla nas jest ważne. Tutaj jest, były taka lista kosmetyków, które mają. Z których używasz kosmetyków? Średnia u zachłannych konsumpcjonistek było 16, u spełnionych profesjonalistek 13, a u osamotnionych konserwatystek 2. To był dezodorant i krem do twarzy. I to były jedyne dwa kosmetyki. I doszłam do tego, bo właściwie to już jest koniec, ale chciałam Państwu jeszcze jedną taką konsumencką rzecz pokazać, bo w ogóle jestem psychologiem konsumenckim. Ja robię bardzo dużo badań o tym, jak się zachowujemy jako konsumenci i uważam, że w ogóle to jest bardzo fascynujące, bo tak intuicyjnie myślimy, a no kupuję coś, bo mi smakuje, kupuję coś, bo jest dobre, a tak naprawdę te nasze decyzje są mocno też uwarunkowane tym, jakimi jesteśmy osobami. I na koniec chciałam właśnie zakończyć takim konsumenckim elementem. Osoby nasze badane miały bardzo takie śmieszne zadanie do zrobienia. Dostawały pary produktów i było powiedziane, gdybyś miała kupić czekoladę, to czy wolałabyś Wedla czy Milkę? Czy wolałabyś Winiary czy Knora? Czy Sagę czy Liptona? Tam myśmy tutaj kontrolowali w miarę ceny, to znaczy one tam się lekko różnią, ale to nie są duże różnice, chociaż nam się może wydawać, że te różnice są duże, to nie są duże różnice, bo chodziło nam o to, żeby wyjść poza to, że kogoś na coś tam nie stać, no takiej z takiej tak zwanej średniej półki cenowej. Czyli chcieliśmy zobaczyć, czy są pewne marki, które bardziej przyciągają pewien typ osób. No i wracamy. Bo to są proporcje, jakie były w całej populacji. Troszkę więcej Wedla, 55% Polek wskazało, troszkę więcej Winiary niż Knora, troszkę więcej Liptona, Ludwiki Purporówno, Danone Jogobela, trochę więcej Danone, ale widać, że te różnice nie są duże. No i teraz niespodzianka, co się działo w segmentach. Pytanie. Spełnione profesjonalistki. Które marki bardziej do nich przemawiały? Które marki one wybierały częściej niż średnia w całej populacji? No, dobrze, dobrze. Knor, Nescafe, Lipton, Pur. Wyraźnie zobaczmy chociażby na Nescafe 47-58. Tak, to jest już różnica istotna statystycznie. Obywatelki świata? Dokładnie. To samo, tu jeszcze doszła Milka i Danon, ale mamy ten sam obraz. Zachodnie marki, które gdzieś tam w tej ich komunikacji marketingowej jest jakiś tam sukces, jest taki świat, trochę konsumpcjonizmu, ale nie jakiegoś takiego zbyt nachalnego, ale rzeczywiście zachodnie marki. Zachłanne konsumpcjonistki, co u nich? Słuchajcie, to było duże zaskoczenie. Pojawiły się tylko te dwie marki, ma tak mało marek. Dlaczego? I dopiero nam badanie jakościowe wyjaśniło. To są osoby, które są mało się przywiązują do marek, bo one są wrażliwe najbardziej na promocje.
że dostaniesz więcej za jakąś tam cenę. I stąd u nich nie było systematycznego jakiegoś, jakiejś preferencji jednej grupy marek. Rodzinne panie domu, które marki? No właśnie, ale mówiłam, tu jest właściwie kontrola cen, to nie chodzi o to, że tańsze. One w głowie są tańsze. Polskie, Saga, Ludwik, Nivea, to Chibo jest dlatego, że jeżeli sobie przeanalizujemy reklamy, to w Chibo jest dużo więcej takich właśnie rodzinnych komunikatów niż na przykład w Nescafe. Nescafe ma taką komunikację, często to jest widać, profesjonalista, biznesmen, bizneswoman, nowoczesność, a w Chibo jest więcej tak, zresztą Chibo Family i tak dalej. Niespełniona siłaczka. No właśnie, tu było takie, to była zagadka. Nie umiem tego dokładnie wyjaśnić, ale ciekawe, że to była jedyna grupa, w której się pojawiła Ziaja. Taka marka, taka naturalna, taka prawdziwa, taka autentyczna. Coś w tych niespełnionych siłaczkach jest takiego, że one właśnie trochę odrzucają te zachodnie wartości, coś takiego prawdziwego i autentycznego do nich przemawia i pewnie stąd to się wzięło. Rozczarowane życiem? Nic, tylko się winiary pojawiły. Tak jakby one były niewrażliwe na marki, nie ma znaczenia. Im jest wszystko jedno w całym życiu. Pamiętamy, że one miały takie podejście, wszystko mi jedno jak wyglądam, co robię, to właściwie już nie ma co. One były tak bardzo mało wewnątrz sterowne. I zobaczył, że w reakcji na marki podobnie. Może tak, ale tu chodziło tylko o wybieranie tych... Ceną może tak, ale żadnego przywiązania do marek, żadnego... I teraz na koniec niespodzianka. Osamotnione konserwatystki. A ja w ogóle sobie myślałam, że im to właściwie nie zależy. Wszystko jedno. Chodzą to jest takie... A zobaczmy, co się stało. Najwięcej marek się pojawiło z wyraźną preferencją. I myśmy je nazwali Królowa Ludwika, ponieważ Królowe Ludwika, aż 87% wskazało na Ludwika, ale również na Nivea, na Sagę, na Wedla. To są bardzo no, takie polskie z tradycjami marki. I teraz, co jest ciekawe, to dla Państwa to jest może mniej ciekawe, bo to jest ta psychologia konsumenta już, o której ja mówię, ale bardzo często marketingowcy w ogóle do tej grupy nie mówią, nie zwracają na niej uwagi, uważają, że ona jest w ogóle nieistotna. A okazuje się, że to jest grupa, która jak się przywiąże do marki, jeżeli ta marka mówi jej wartościami, dosyć konserwatywnymi, dosyć tradycyjnymi, bez jakiegoś eksperymentowania, to mogą być dużo bardziej lojalne wobec tych produktów niż cała reszta. No i właściwie tyle, w razie czego to można pogłębić w książce Polki Spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.